naszego podcastu. Każdy z każdym. Posłuchasz tylko w aplikacji MPGo. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Królewskiej Gry, a razem z nami dziś jest mistrzyni olimpijska Oliwia Kiobasa. Cześć wszystkim. I mistrzyni Europy Monika Soczko. Witam serdecznie. Dziś mamy odcinek o szachach kobiet. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób ta nasza wspaniała królewska dyscyplina rozwija się w Polsce i za granicą. I może od razu rozpoczniemy z grubej rury, bo rozpoczniemy sobie od Olimpiady Szachowej. Co prawda już troszeczkę czasu minęło, ale to wciąż miłe wspomnienia, w szczególności dla Oliwii, która zdobyła tam złoty medal olimpijski. Właśnie jak, jak, no bo troszeczkę czasu już minęło od tej Olimpiady, jak wspominasz Olimpiadę Szachową, no, poza tym, że oczywiście złoty medal zdobyłaś? Już co, wciąż miłe wspomnienie. Pierwsza olimpiada zawsze będzie czymś takim, myślę, że specjalnym. Zwłaszcza wynik 9 z 9. E, także kurczę, jak naprawdę cały czas, jak o tym pomyślę, to, to zaczynam się śmiechać, robi mi się miło i e, no fantastyczne wspomnienia. Okej, okay, a poza wynikiem indywidualnym, no to też drużynowo walczyłyście wspólnie z Moniką w Drużynie razem do końca o medal. Niestety tego drużynowego medalu koniec końców nie, nie udało się zdobyć, ale. Jak oceniasz też z perspektywy drużynowej waszą grę? Co myślę, że nasz wynik drużynowy i tak mimo wszystko był lekkim zaskoczeniem dla wszystkich. Tak naprawdę od początku liczyłyśmy się w tej walce o medal. Gdzieś tam no, miałyśmy swoje szanse, oczywiście nawet duże, tak, w meczu z Gruzinkami przede wszystkim. Także jest to lekki niedosyt, że jednak nie udało nam się zdobyć, ale myślę, że szóste miejsce też jest całkiem niezłym wynikiem. I jakoś na, na przyszłość taki dobry prognostyk to będzie. Mhm. A jak Monika, jak ty oceniasz Olimpiadę Szachową? Dla mnie to było wspaniałe szachowe wydarzenie, kolejne. To nie była moja pierwsza Olimpiada. Bardzo dobrze mi się grało. Dziewczyny naprawdę wspólnie stworzyłyśmy wspaniałą atmosferę i myślę, że to było widać i czuć. I ta nasza gra taka była wspólna, nie tylko grałyśmy indywidualnie, chociaż oczywiście bardzo cieszą wyniki indywidualne, szczególnie złote oliwki ale także srebrą Marysi Malickiej. Więc no, wszystko fajnie się składało, ale tak jak to Oliwka wspomniała, nieszczęsny mecz z Gruzją, do którego niestety ja się trochę przyczyniłam. Moja przegrana z Szwili spowodowała, że nie wygrałyśmy tego meczu, co prawdopodobnie dałoby nam ale już... Wszystkie się akurat do tego przyczyniłyśmy. No tak, ale ten medal był naprawdę w zasięgu ręki, można powiedzieć. Więc tak jak to Olivia wspominała, walczyłyśmy. Cały turniej grałyśmy naprawdę świetnie. Równo, dobrze y wszystko nam wychodziło. Niestety na no, te dwa ostatnie mecze nam nie, nie wyszły. Szczególnie ten ostatni z Ukrainą. Bolesna porażka, która zepchnęła nas właśnie z pozycji medalowej na szóste miejsce. Więc dla mnie jest pewien niedosyt na pewno, bo medal to jest zawsze medal i to jest najważniejsze. Ale kolejne wspaniałe przeżycie. Zresztą no, myślę, że też to spowodowało to, że ja dobrze zagrałam na kolejnym turnieju mistrzostwach Europy, które udało mi się wygrać, więc to także wszystko dobrze się dla mnie jakoś tam potoczyło, ale tak, tak jak tutaj mówimy o olimpiadzie, no to mam nadzieję, że na kolejnych olimpiadach także będziemy walczyć i w końcu uda nam się zdobyć po raz kolejny jeszcze ten medal olimpijski. Nie, w złotego w karierze brakuje. Właśnie, dokładnie, tak. No tak, bo srebrny masz z Baku, masz też brązowy z Bled, więc jak najbardziej, w sensie drużynowo oczywiście, więc tak, tak więc jak najbardziej do kolekcji jeszcze złoty, złoty, złoty. do kolekcji do, do, do zrobienia. nie, 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 na nie, początku nie, że że nie, już nie, Europy, więc wszyscy już wiedzą, więc to jest bardzo dobrze. Natomiast o Mistrzostwach Europy porozmawiamy sobie jeszcze osobno, nie, nie, w, w kadrze kobiet, dlatego, że no, skład został przemeblowany zupełnie przed tą olimpiadą, to takie trochę trzęsienie ziemi w kadrze, no bo zupełnie, zupełnie w zasadzie nowe zestawienie no, zostałaś tak naprawdę ty z, z tej gwardii, która była wcześniej i otoczona nowymi zawodniczkami no i chciałem zapytać o wasze odczucia właśnie w tym nowym składzie, jak pojechałyście czy to było trudne, żeby się zintegrować no wiadomo, znacie się z turniejów, no ale jednak to jest zupełnie inaczej grać wspólnie w jednej, w jednej drużynie i walczyć o, o medal, no bo jednak skład się zmienił Także znaczy, dla mnie zupełnie to nie było trudne, bo jednak e, lubimy się myślę chyba wszystkie ze sobą, znamy się dość dobrze, mhm. e, więc no, e, to było w porządku. Natomiast nie ukrywałam, że było dla mnie dużym zaskoczeniem e, niepowołanie Joli Zawackiej, e, która moim zdaniem zasłużyła na to, żeby być akurat w tej drużynie. No ale tak się złożyło to była decyzja trenerów, trenera, więc e, no, trzeba było jechać składem taki, jaki mamy. No, trzeba było się przystosować. Ja raczej jestem taką osobą. E, no, która zadaniową, tak? Jest zadanie, jest wyjazd, jest sprawa, jest granie, więc no to teraz. Trzeba wykonać prostu... zadanie. Oczywiście tak, przestawiam się, jestem w tej drużynie. Yy, oczywiście akceptuję ją. Yy, dziewczyny okazały się bardzo fajne i bardzo fajnie ze sobą nam się grało, jak już to wspominałam, więc yy, nie tylko właśnie właściwie grało, ale spędzało wspólnie czas. No, bo wiadomo, że cała olimpiada to jest prawie dwa tygodnie wspólnego przybywania ze sobą, tak? Wszystkie i posiłki, i czas wolny, i przygotowanie niejednokrotnie, także wspólne. Yy, więc no, myślę, że to wszystko yy, nam się udało. Okej, okay, a jak ty to widzisz, Oliwia? No bo e, to jednak było inne zestawienie niż do tego przewikuś. Zresztą no, też ty debiutowałeś nomen no Omen e, na olimpiadzie. Jak, jakie, ty, jakie tobie odczucia towarzyszyły w trakcie Olimpiady? Yy, no, ja się również bardzo dobrze odnajdowałam w tej drużynie. Też. Yy... Myślę, że dużo nam dało zgrupowanie, które miałyśmy przed Olimpiadą, ponieważ tak jak już Monika wspomniała, znałyśmy się z turniejów, zawsze gdzieś tam ze sobą porozmawiałyśmy, mhm. ale jednak gdzieś nie byłyśmy aż tak bardzo zżyte, a na zgrupowaniu też jak przez około tydzień no spędzałyśmy każdą, można powiedzieć, minutę razem, mhm. bo tak naprawdę zaczynałyśmy o tam powiedzmy, 8 rano i. Jeszcze późnym wieczorem miałyśmy jakieś partie treningowe, także to nam bardzo dużo dało też. I na Olimpiadę pojechałyśmy już jako taka bardzo zgrana drużyna. Mhm. I też właśnie na Olimpiadzie naprawdę fantastycznie nam się razem spędzało czas. Gdzieś można powiedzieć, że jesteśmy zupełnie różne i po prostu idealnie do drużyny się to wpasowało. Więc ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak wygląda aktualnie kadra. Mhm. I tak naprawdę nie wiem. <laughs> nie wiem, czy jest coś jeszcze do dodania, czy raczej nie ma nawet co okay. A w jaki sposób, bo to często też kibice <laughs> się zastanawiają, w jaki sposób szachistki spędzają czas wolny poza graniem w szach? Jesteście, jesteście sobie wspólnie, czy na zgrupowaniu, czy na olimpiadzie, no gracie w szachy, no to jest jasne, nie, wsiadacie do szachownicy, trzeba rozegrać partię, potem trzeba się do niej przygotować, w sensie do kolejnej. Ale co robicie w wolnym czasie? E bardzo polubiłyśmy planszówki na przykład. Okay. A jest jakaś szczególna, w którą grałeś najczęściej? E, najczęściej. Poza <laughs> Naj... <laughs> <laughs> najczęściej w sabotażystę. Okay. Prawdopodobnie. I jeszcze e, teniaków bardzo polubiłyśmy, mm -hmm. ale jednak sabotażysta to już taka nasza drużynowa gra. Mm -hmm. e, również w Indiach miałyśmy też dwa dni e, wolne przed rozpoczęciem turnieju. Mm -hmm. No to akurat y, można było się wybrać na plażę. Mhm. Byłyśmy akurat w takim miejscu, gdzie faktycznie woda była bardzo czysta, więc y, jakiś taki relaks właśnie na plaży czy nad basenem. Y, y, I w ten sposób głównie w spędzałyśmy czasy. Okay, a jakieś imprezy, bo krążą, krążą legendy o Bermuda Party. <śmiech> <śmiech> Jak to wyglądało na olimpiadzie? A akurat na Bermudę poszłyśmy tylko na chwilę, szczerze mówiąc. To jest oficjalna wersja. To jest oficjalna i to prawdziwa wersja, nieoficjalna również. E, jednak zbyt dobrze nam szło w turnieju, żeby gdzieś tam dłużej imprezować. Także aż głupio było nie pójść, bo jednak Bermuda była w naszym hotelu. <noise> e, więc poszłyśmy faktycznie e, na jakąś tam krótką chwilę, ale szybko się zaminowaliśmy stamtąd. Jednak na no, turniej najważniejszy był. Mhm. A ty jak Monika oceniasz właśnie i, i co, co jak, jakie aktywności wam towarzyszyły poza, poza graniem w szachy? Znaczy wspomniała chyba wszystko, jednak jeszcze miałyśmy chyba jakiś taki wyskok krótki na zakupy, mhm. ale właśnie faktycznie. tak przysłuchując się temu i faktycznie to jest potwierdzenie tych naszych słów, bo wszystko robiliśmy razem, czy byliśmy mhm. właśnie... Czy te gry, czy te przybywanie, nie wiem, nawet na, nad morzem, tak? To, to miałyśmy wspólne wyjście, wspólnie się kąpałyśmy w oceanie, czy wspólnie szłyśmy na te zakupy, więc cały czas byłyśmy ze sobą. No to też myślę, że to wpływa na drużynę, bo z tego, co tak nawet kojarzę, takie rozmowy z moimi koleżankami z innych krajów, to zawsze jest coś takiego, bo u was to zawsze jest ten team spirit, że zawsze u was jest fajnie, że się nikt nie kłóci, nie? że nie ma takich właśnie problemów, gdzie. Które zdarzają się właśnie w innych drużynach. No, i co dodatkowo? Te Bermuda, party, no niestety nie ominęło. Ja zawsze staram się tam być, ale nie tyle, żeby imprezować, co żeby po prostu spotkać się ze znajomymi, bo jak Tutaj Oliwka mówiła o tym, że to było w naszym hotelu, ale wiele drużyn było rozmieszczonych w różnych innych mhm. hotelach, daleko to od ciebie. Tak naprawdę do 60-70 km od sali gry tak, nawet. Tak, oddalonych, więc nie mieliśmy możliwości. Ja mam mnóstwo znajomych z różnych innych krajów, więc tak się umówiliśmy, że spotkamy się na tych Bermuda Party wszyscy i sobie porozmawiamy. Niestety ja się rozchorowałem dzień przed, przed Bermuda Party, załatwiła mnie kompletnie klimatyzacja, która była. Mhm. Na sali gry, tam tylko wspomnę, że było bodajże 19 stopni na sali gry, gdzie na dworze było 35 do 40. Odczuwalna I, do 45, tak, nawet. A w toalety miałyśmy, mieliśmy wszyscy też w części w zasadzie na dworze, więc jak się wychodziło na kawę czy skorzystanie z toalety, także tam było prawie 40 stopni, więc no dla mnie ta różnica. To mm, no prawie dwukrotność. Temperatura tak, tak to była więcej, tak, po prostu zabijająca. Ja w pewnym momencie to grałam w bluzie. Na szczęście mamy ładne bluzy Polska z kapturami, więc to <laughs> na pewno się mi przydało, bo, bo już nie mogłam wytrzymać. Więc no niestety... Zdarzyło, no, no po prostu się troszeczkę rozchorowałam, ale także dziewczyny z różnymi pomogły, od razu zostałam zasypana lekarstwami, bo byłyśmy bardzo dobrze na ten wyjazd przygotowane mm -hmm. w dobie jednak tego koronawirusa. No i same Indie, tak? trochę przerażenie, bo nie wiadomo, jak będzie, jak ta flora bakteryjna, co z jedzeniem, co z wyżywieniem. Ale wszystko okazało się w porządku. Hotel miałyśmy bardzo dobre jedzenie było także. Europejskie, w zasadzie smaczne, nawet dobre. Słychać plotki, że jedzenie było testowane w laboratorium, zanim było nam podane. <noise> tak? To nie tak. słyszałam tego, ale wszystko dobrze się złożyło. Jedynym, tylko dla mnie, przynajmniej takim przeciwnikiem, były jaszczurki, gdzie wchodziły nam niestety do pokoi i nie tylko. No, ja boję się jaszczurek jednak i nie jest to przyjemne, że budzisz się, otwierasz oczy i widzisz nad sobą na suficie. No jaszczureczka, no, akurat te w pokoju były mniejsze, ale zdarzało się, ten że ten na Miał dworze... mniejszą, ten miał mniejszą. U mnie się zdarzała <grym> tak. taka ponad 30-centymetrowa jaszczurka w pokoju. <grym> A, <grym> ale kurczę, faktycznie to... niestety one były przeciwnikami i tak samo na. Prawie że na Marysie też wąż z drzewa spadł, są nie kilka centymetrów przed jej twarzą. Okej, okay. idę, idę się rządzą swoimi prawami, widzę. To tej historii nie znałem, grube historie. A powiedzcie mi jeszcze, proszę, pod kątem tego dojazdu, bo Monika wspominała, że nawet 70 kilometrów, czy, czy mhm. się razem, tak, że to jest 70 kilometrów nawet od zagłości, od hotelu do sali A jak wy miałeś Jaką wy miałyście? My na szczęście miałyśmy, miałyśmy super, tak. 15 no. minut się jechało autobusem. Nie, ja, 5 minut auto nawet. No, czy ja tam jakoś na... bardzo krótko ogólnie. Z czekaniem, tam z wyładowaniem, ale no jedyny był problem taki, że czasami po partii trzeba było, mi się zdarzyło się rozczekać na ten autobus prawie godzina, więc jak się późno skończyło, no to wtedy zbierali wszystkich tych zawodników z tego hotelu, a tych autobusów tam było po prostu setki, bo tak jak mówiłyśmy, no to jest jednak tysiące osób, no i niestety, no nie wiem, chyba kilkadziesiąt hoteli, prawda, przydzielonych dla nas wszystkich. A czy wiecie może od czego to zależało, kto w jakim hotelu mieszkał? Czy to było tak, że wy mogłyście wybierać w jakiś sposób? Nie, to raczej... No, te drużyny z początku tabeli dostawały hotela bliżej sali gry i te lepsze. No, nam się akurat trafiło idealnie. I jeden bo z najlepszych hoteli, chyba. Jeden które z najlepszych. I też trafiłyśmy do hotelu razem z Hindusami, z Manandem. Więc jak się o tym dowiedzieliśmy przed wyjazdem, no to już wszyscy wiedzieliśmy, że będą dobre warunki. No tak, no wisi Anand mistrz świata, 15 mistrz świata, a poza tym teraz już było, było jasne, że prawdopodobnie będzie w zarządzie FIDA. Zaraz się okazało, że już jasno, bo jest deputy president of FIDA, więc, więc no na pewno to sprzyjająca okoliczność. Tak, tak. i też z tego co wiem powiedział, że on nawet w ciągu roku do tego resortu przyjeżdża kilka razy. Okay. Właśnie ze względu na to, że jest to jedno z prawdopodobnie niewielu miejsc w Indiach, gdzie, gdzie woda jest tak czysta okay. i bardzo lubi to miejsce. Okay. Okej, okay. ciekawe. A powiedzcie jeszcze proszę pod kątem też przyszłości, no bo odmłodzona kadra, bardzo dobry teraz wynik drużynowy, medale, zarówno oliwki, jak i, jak i marysi indywidualne. No to do dobry prognostyk na przyszłość. Jak wy widzicie właśnie przyszłość polskich szachów, tak pod kątem drużynowym, pod kątem kolejnych Olimpiad? Myślę, że nie mamy się o co martwić akurat. E, mamy naprawdę dużo zawodniczek. Mhm. Pewnie mamy około nie wiem, 10 zawodniczek, które starają się wejść do kadry aktualnie. Więc jak mamy też tak dużą rywalizację, no to poziom wiadomo, że będzie się podnosił. Każda mhm. będzie pracować jeszcze więcej. E, zresztą wynik Moniki też myślę, że z Mistrzostw Europy mówi sam za siebie. E, najlepszy wynik w historii, także. E, Myślę, że o przyszłość akurat możemy być spokojni. Nawet jeżeli gdzieś tam dziewczyny straciły teraz troszeczkę na rankingu ostatnio, mhm. e, no to jest to na pewno tylko chwilowy spadek i, i raczej kwestia dwóch, trzech turniejów, zanim wrócą. Ty, jak Monika, widzisz, no bo ty już to bardzo długo grasz w kadrze i masz masę doświadczeń, medale olimpijskie, medale mistrzostw Europy i tak dalej. Jak ty widzisz właśnie no bo jednak obs obserwujesz no pamiętasz nie 2002 rok kiedy zdobyłaś zarówno medal w drużynie jak i jak indywidualnie na olimpiadzie teraz 20 lat później e, no bardzo dobry wynik drużynowy i zdobycie tytułu po raz drugi mistrzyni Europy jak to jak ty oceniasz właśnie przyszłość polskiej szachów, jeżeli chodzi o kobiece szachy nie no ja z pełną naprawdę y, taką y, y, z takim zadowoleniem spoglądam na to, co się dzieje, że jest duży wybór, tak jak Oliwka wspomniała. Ale także myślę, że te jeszcze zawodniczki, które niedawno ze mną grały: Karina Sewka, Jola Zawacka, Klaudia Kulon, może Jana Majdan się jeszcze także skusi. Ona jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, więc no to fajnie jest, że jest rywalizacja, no bo dla nas to jest taki powód do tego, żeby jeszcze więcej, jeszcze ciężej pracować, żeby cały czas pokazać, że my także chcemy być w tej kadrze. To nie jest tak, że ktoś z nas ma zapewnione te miejsce, tak, że ok, ja już mam, nie muszę się martwić dalej o kolejny, o kolejny turniej. Tak samo było właśnie tutaj z tą olimpiadą. Nikt z nas nie był pewny swojego udziału, więc... No, Myślę, że taka zdrowa, dobra rywalizacja jest potrzebna. My to mamy, No jest w czym wybierać, więc no, jak najbardziej pozytywnie w przyszłość spoglądam. Mhm. Szczerze mówiąc, po Mistrzostwach Polski już myślałam, że na Olimpiadę nie pojadę. Czemu tak? Znaczy, w sensie, no i rozumiem, że kwestia wyników, ale czy, czy jeszcze jakieś mia... towarzyszące temu odczucia poza wynikiem? Coś jeszcze, jakieś takie przeczucie? Nie, ja raczej czy... wyniki ogólnie z kilku ostatnich miesięcy i ten z Mistrzostw okay. Polski. Już mówiąc, myślałam, że na tę olimpiadę nie pojadę. Miałam zaplanowane inne turnieje wręcz, mm -hmm. <laughs> także się trochę zdziwiłam. Tak, widzę, że tutaj czat słusznie, słusznie zauważył i też chciałem poprawić się, bo powiedziałem, że dwukrotnie złoty medal, a raz miałeś złoty, raz brązowy medal na Mistrzostwach Europy, prawda? Dobrze mówię? Tak tak, 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 tak. No właśnie, a ja, a ja powiedziałem, że złote, więc od razu się poprawiam. Przepraszam za ten błąd. I słuchajcie, chciałem was zapytać w takim razie płynnie o te Mistrzostwa Europy, bo się o, zahaczamy o nie już kilka razy, więc może od razu do nich przejdźmy płynnie. Monika tam z, z do, pełnia formy. Eee, tak, z, właśnie, złoty jakbyś ta medal. forma moja tam wyskoczyła. Nie wiem, może by co, było co lepiej. Co takiego się stało, że pomiędzy Olimpiadą a Mieszkanami Europy tak, taka różnica formy? Czy, czy to tylko kwestia jest po prostu, że forma była podobna, a wyniki inne? Jak ty to czujesz? To właśnie nie wiem. Tak, szczerze mówiąc, myślę, że to wszystko, tak jak mówimy, na dobry sukces składa się jednak tak. I ciężka praca, i przygotowanie, ale także trochę szczęścia. Jednak trzeba mieć tego szczęścia troszeczkę. Mi się tu kojarzy pierwsza partia oliwki z Olimpiady, gdzie <laughs> wygrałaś na czas, gdzie wcale no, słabsza dużo zawodniczka, pewnie gdzieś by się tam oszukała, no ale też szczęście no, było potrzebne, a mhm. później nagle 9-9 na no, rewelacyjny wynik i wszystko fajnie się składa. U mnie było podobnie, też bardzo dobrze zaczęłam, yy, z ośmiu partii miałam 7 punktów, już byłam naprawdę yy, bardzo szczęśliwa, ale się okazuje, że trzeba jeszcze zagrać trzy partie, mhm. no i tu zaczęły się trochę schody dla mnie, więc... Yy, Tutaj może tam później przejdę do tego, a tu nawiązując do tego właśnie, dlaczego ja na Olimpiadzie zagrałam słabiej, nie wiem. No po prostu bardziej mi się tutaj, lepiej mi się grało w tej Pradze. Może także złożyło się na te warunki mieszkaniowe. Jednak ja w Indiach byłam chora, nie dosypiałam przez te jaszczurki. I także niestety moje przygotowanie szachowe, no moim trenerem jest mój mąż, Bartosz Soćko, także arcymistrz, także gra w szachy i przygotowywał mnie tak samo na Olimpiadzie i tak samo na Mistrzostwach Europy. No i niestety na, na Olimpiadzie nie wchodziły mi te przygotowania zupełnie. Przeciwniczki zaskakiwały mnie już po paru ruchach. Musiałam grać na głowę tak zwaną. A tu na Mistrzostwach Europy okazywało się, że... No wszystko mi wkłodzi, wszystko to, co patrzymy, z każdą kolejną partią ja chciałam patrzeć coraz więcej, no bo wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak zaczęło mi tak dobrze iść, no to ja mówię, kolejna partia, Bartosz proponuje jakiś wariant, no ale tam trzeba się uczyć, czy 26 ruchów trzeba zapamiętać, coś tam. Ale ja dobra, no dobrze mi poszło, no to okej, okay, to siedzę, to patrzę. Więc w Pradze byłam całkowicie y, sfokusowana na tym przygotowaniu. Dobrze mi się tam spało, dobrze mi się tam przebywało, też dobre miałyśmy warunki, więc jakoś to wszystko tak spodwodowało, było to połączenie tych wszystkich czynników, że no naprawdę te moje partie i to przygotowanie było dobre, ale później wiadomo, no nie samym przygotowaniem wygrywa się partię. Więc y, udawało mi się, nie wiem, na przykład wygrać równą końcówkę. Y, udawało mi się y, nie przegrać przegranej końcówki. Więc no, doszło, doszedł ten element szczęścia, ale, ale jaka jest różnica między właśnie olimpiadami i przyznamiem Europy, nie wiem, ale fajnie się dla mnie złożyło. Chociaż taki, tak, sam, tak cały czas mówię, że mam niedosyt po tej olimpiadzie, więc mam nadzieję, że na następny raz także drużynowo uda nam się zagrać też jeszcze lepiej. Dobra, a w drugą stronę, Oliwia, co się stało po olimpiadzie? Bo to jest nieodzględniona zagadka, że, że na Olimpiadzie tam kosi, zrobiłaś no, po prostu kosmiczny wynik, a potem no, no, chwilę no, później z no, przeciwieństwem to tak, się dzieje. Zamieniłyście miejscami, ale coś jakby skąd są aż. No bo to jednak jest duże. Wahanie, tak? No, pomiędzy no to jest ogromne wahanie. No i szczerze mówiąc, ja już czułam zmęczenie, czułam straszne zmęczenie i fizyczne i po prostu zmęczenie psychiczne szachami, bo też po Olimpiadzie nie wróciłam do domu przez bardzo długi czas, bo prosto z Olimpiady pojechałam na ligę grecką, prosto z Ligi Greckiej na Mistrzostwo Europy i jeszcze grając Mistrzostwo Europy miałam gdzieś z tyłu głowy, że, że ekstraligę gramy od razu i też nie wrócę jeszcze do domu przez następne dwa tygodnie. Także ja już na mistrzostwach Europy, szczerze mówiąc, nie miałam siły nawet patrzeć na szachy. I jeszcze grałam bardzo długie partie, zawsze. Od tak naprawdę pierwszej rundy Olimpiady przez nalizę greckiej to samo. Prawie każdą partię grałam ponad 5 godzin. Także ja już byłam tak zmęczona szachami, że na mistrzostwach Europy, szczerze mówiąc. Przygotowania czasami zaczynałam o 14:30, mając rundę o 15, bo, bo wiedziałam, że wcześniej mi już patrzenie na szachy nie, nie służy. Nie, nie, nie służy, nie pomoże w niczym i tylko pójdę jeszcze bardziej zmęczona na tę partię. Także yy, no, też turniej słabo zaczęłam, bo zaczęłam od, yy, ja się nie mylę, dwóch remisów z dużo niżej notowanymi zawodniczkami. Także gdzieś się nie mogłam przebić w tak, każdym razie. Tak, potem każdy dwie, wygrałaś, dwie z rzędu wygrałaś, miałaś 3-4, a potem to 0 w piątej rundzie. Białej mi. Tak. To też była bardzo ciekawa partia. Z Gawor, Gian, Mario. Tak, tak. No Maria później naprawdę dobrze grała. Chyba tak. O tak, się porażkę, o, z... z tobą zaliczyła. Nie, ja, tak? ja się akurat zremisowałam, tak, ale później w niestety sensie, ona przegrała chyba trzy ostatnie. Tak, tak, tak. To zepchnęło ją tam zupełnie z, z czołówki, mm -hmm. ale tak. Ona pierwszą przegrała, potem na pierwszą. Tak, dwa trzy na koniec taki tak, totalnie. Ale no. była super wysoko, tak? Była. Tak, tak, tak. Ona przez moment była tam w czołówce. Także, no niestety, Mistrzostwo Europy to już inna myślę, historia. że inna historia, i mi ten turniej na pewno pokazał, że takich maratonów turniejowych, zwłaszcza w tak ciężkich warunkach, ponieważ i, no i Indie właśnie były bardzo wymagające, już poza samą Olimpiadą, tak, ale warunki panujące w kraju były mhm. jednak dość niesprzyjające. Później do Grecji wyjazd też, warunki nie były takie proste, bo też jednak. Inny klimat, temperatura też bardzo wysoka. Także ja po mistrzostwach Europy zrozumiałam, że takich maratonów więcej robić nie mogę. A powiedzcie mi, właśnie, jaką bierzecie lekcję z tego, z tego swojego turnę? No bo była olimpiada, mistrzostwa Europy i tak dalej. Co byście zmieniły teraz na przyszłość? Poza tym, że właśnie, tak jak powiedziała Oliwka, że mniej turniejów, no bo jednak to zmęczenie fizyczne fajnie. Czy coś jeszcze byście zmieniły pod kątem przyszłości? No bo za, za, za dwa lata jest kolejna olimpiada. No, mistrzostwa Europy są co roku, więc no, będą kolejne okazje. Różnowe Mistrzostwa Europy za rok. No tak, właśnie, więc to co, Mistrzostwa mamy... Świata też. I różne Mistrzostwa Świata. Ja myślę, że właśnie tutaj, tak jak wspominamy, zawsze tutaj także dodaję, ważna jest kondycja fizyczna, mhm. co my także miałyśmy na zgrupowaniu tu wspomnianym przed. Przez Oliwkę wcześniej, przed mhm. Olimpiadą. A gdzie miałyście to zgrupowanie? W Spale, Spale. Tak, i jednak był rozruch, było jakieś tam bieganie. Ja także staram się sama, jak jestem w domu, do treningu szachowego, dodaję zawsze aktywność fizyczną. Czy to jest siłownia, czy to jest rower, czy to są biegi, to jest bardzo ważne. I myślę, że... Im tego więcej, tym lepiej. Więc ja na pewno bym to dodała, bo widzę po sobie, że mi to na pewno pomaga. Okay. Świeża głowa jest bardzo ważna. Tak jak Oliwka wspomniała, 5-6 godzin trwa partia szachowa. Grając tych partii no, przez kilka tygodni praktycznie codziennie, no, ciężko jest się zregenerować. I na pewno pomaga to, jak jesteśmy wyspani, dobrze prowadzeni i tak dalej. Więc zdrowy tryb życia przede wszystkim co możemy tutaj jeszcze wprowadzić. No chyba faktycznie może, może więcej zgrupowań właśnie, może więcej tych przygotowań takich bardziej fizycznych, tak, żebyśmy jednak tutaj bardziej byli wypoczęci, mieli siłę, bo w tych decydujących partiach, w tych ostatnich godzinach gry często zdarzają się podstawki i w jeden ruch przegrywa się decydującą partię. Mhm. A powiedzcie mi proszę, bo wiele osób o to pyta i to jest taki duży wątek, tutaj bym chciał go wziąć na tapet. Bo często pytania są takie wśród kibiców szachowych, co należałoby zrobić, żeby szachy kobiece były tak popularne jak szach męski. Jak wy, jak wy na to spoglądacie? O no, to będzie by trudny zrobić? temat. Tak, to jest trudny temat, to ale chciałbym, żebyśmy go poruszyli. Temat. No bo żeby nie było tak, wiecie, tylko o sukcesach, ale też porozmawiajmy o tym, co jest troszeczkę trudniejsze. Czy szachy kobiece są na pewno dużo gorzej rozpromowane. Nawet myślę, że teraz na przykładzie turnieju kandydatek można to powiedzieć, bo. Szczerze mówiąc, z kim o tym nie rozmawiałam, to nikt nie słyszał, że taki turniej się w ogóle odbywa. Ja na przykład o tym... No, wiedziałam mniej więcej, kiedy się ma turniej odbyć, mhm. ale że to jest już ten dzień, się dowiedziałam wchodząc przez przypadek na kanał FIDE na YouTubie i zobaczyłam, że będzie transmisja. Więc no, turniej jest naprawdę no, średnio rozpromowany. Znaczy, tu chyba też chodzi wiesz, o sytuację polityczną, bo, bo tam po tak, prostu tak, był tak, problem tak. z Ukraińkami, Rosjankami, tak, które ale grają, więc... Tak, akurat pierwsza grupa... Tak, pierwsza odbywa. grupa, ale to bardzo szybko zorganizowali I... ten turniej, a na przykład druga grupa nie wiadomo dokładnie, kiedy nie, będzie druga grała. Druga grupa jest za miesiąc w Uzbekistanie. No tak, ale też to wszystko było pod znakiem zapytania, więc tak, chyba tak, ten tak, turniej długo. taki po prostu ze względu na tą sytuację, to, bo tak, to dość to też. późno. Ale... Rozgrywane. Ale to prawda, porównując turniej kandydatów. Tak. No u nas grał, wiesz, żadna Polka niestety nie bierze udziału w tym turnieju. Jeszcze. Więc może, <grym> może dlatego, bo jak nasz Janek grał, no to jednak było super rozreklamowane. Wszyscy kibicowaliśmy, wszyscy mieliśmy możliwość. No zresztą tutaj właśnie w studiu tak. kanału sportowego mieliśmy odcinki dedykowane właśnie mhm. turniejowi kandydatów, w którym grał Jan Krzysztof Duda. No w ogóle media o tym pisały. Ale pomijając aspekt w Polsce, to na świecie coś mi się wydaje, że na po prostu jest... szachy kobiece są mniej popularne. No teoretycznie od... nawet ten rok został no Rokiem kobiet, kobiet w szachach, a, a jakoś nie, nie widać, widać różnicy? Nie widać no. różnicy tak naprawdę. A czy ja myślę, że tutaj byśmy musieli zacząć od pytania, dlaczego kobiety grają w szachy gorzej od mężczyzn. No właśnie, bo... to może zacznijmy od tego, to, dlaczego tak <laughs> to jest, jest takie... waszym zdaniem, bo, bo, to, bo to pytanie jest chyba najpopularniejszym. No w tym i niestety, koniecznie... no bo to wiesz, no bo jeżeli byśmy grały tak dobrze jak mężczyźni, no to byśmy może nawet z nimi rywalizowały i byśmy mogły grać na przykład w turnieju kandydatów z mężczyznami, Open, tak. co na mm -hmm. przykład Judith Polgar zdarzało Julie się, znaczy wtedy były inne te turnieje. Ale ona była w, w ścisłej top dziesiątce przez pewien czas i ona naprawdę I można było. A ty też, odkąd skończyła, ile pewnie? 5 lat, była już. Z chłopakami grała, tak. Na ja szachy. pamiętam nasze Miszostwa Świata wspólne, bo ona jest rok ode mnie starsza, grałyśmy wspólnie w tych. Turniejach. Ona zawsze już grała pierwszej mistrzostwa świata do lat 12, tym 88 i ona gra z chłopakami. Więc no, wszystkie dziewczynki z dziewczynkami, a tu nagle szok, no bo przychodzi dziewczynka, która bierze udział, yy, z chłopcami rywalizuje. No i dlatego może tak daleko zaszła. Więc to tutaj pierwsze co, to na przykład rzadko z nas dziewczyn, kobiet, ktoś gra, jeżeli ma do wyboru turniej kobiecy czy męski, no to wybieramy ten turniej kobiecy. Jest mniejsza rywalizacja, jest mniej po prostu zawodnicze, mniej dziewczyn, mniej kobiet nagrody, tak? No nie no. ukrywajmy, jak mamy Open, no to powiedzmy pierwsza nagroda, no to będzie powiedzmy dziesięć tysięcy, a nagroda kobieca tysiąc, no to no, 10 no nikomu dziesięć razy mniej i nikomu się też nie chce męczyć półtorej tygodnia, żeby może wygrać, tak? No tak, to, to, to też na pewno ważny aspekt. Właśnie to też często pada takie, pada takie pytanie o te zarobki, za chwilę jeszcze o to zapytam, ale właśnie jakbyście mogły jeszcze przybliżyć, bo poza tym, że dziewczynki wybierają w dzieciństwie właśnie bardziej turnieje, takie powiedziała Monika, kobiece, jeżeli jest taka możliwość niż open męskie. w domyśle męskie. To Co jeszcze sprawia, że rzeczywiście ten poziom, jeśli chodzi o kobiety, rankingowo przynajmniej, jest w tej chwili niższy od mężczyzn? Co jeszcze można, co należałoby Wiesz, poprawić, też waszym zdaniem? bo? No bo badania, że w wieku około 14, 14 lat tak, te różnice pojawiają się. Bo tak naprawdę do tego wieku nie masz tak dużych dysproporcji rankingowych. Także to się pojawia też później. No też dziewczynki tak zajmują się innymi rzeczami. Jeśli chodzi o chłopaków, no to wiele z nich, jak już powiedzmy złapie tego bakcyla na szachy, no to tak naprawdę całymi dniami, często i nocami nie robi nic innego, tylko przegląda partie, warianty, książki, a tak naprawdę wszystko, co, co mogą znaleźć. A wydaje mi się, że u kobiet jednak gdzieś tego brakuje, na przykład brakuje. czasami. Dokładnie, ja mam takie samo porównanie: mam trójkę dzieci, synka i dwie córeczki. I jak dzieci były małe, to właśnie widziałam to na porównaniu gier komputerowych, gdzie syna no, naprawdę trzeba było odciągać od tego komputera. On miał zakaz, on nie mógł tyle i tyle y, y, grać. A dziewczynki, no to nawet jak siedziały, no to pół godzinki i one już robiły co innego. Jednak nie wciągały ich tak te gry, nie, nie miały takiego, takiej jakiejś właśnie fascynacji. A chłopcy jednak jak coś robią, w coś grają, to oni się całkowicie poświęcają. A tutaj myślę, że to jest tak właśnie jakoś, nie wiem, ułożone, że dziewczyny, kobiety no nie potrafią... Znaczy, potrafią, no może i potrafimy. Znaczy potrafić, potrafią. Tak, ale nie jakoś wiem, ja nie mamy takiego zapału, teraz. żeby, czy nie wiem, czy motywacji, czy też wytrzymałości przez to fizycznej, psychofizycznej, tak? Żeby usiąść i powiedzieć sobie, OK, teraz ja dwa tygodnie trenuję 8 godzin dziennie. No dla mnie, na przykład, 8 godzin dziennie trenować jest bardzo ciężko. No to jest tak ciężka praca. Już po, nie wiem, po trzech, po czterech godzinach, to już czuć takie duże obciążenie. No po sześciu godzinach ja najwięcej chyba trenowałam sześć godzin dziennie właśnie. Osiem godzin dziennie, a wiem, że mężczyźni, chłopcy, młodzi juniorzy potrafią spędzać nad szachami praktycznie całe dnie. Czy na przykład Firuzja Też Parhamon był taki najbardziej ekstremalny, który mówił, że. Około 20 tak, godzin dokładnie. dziennie na szachy i śpi po cztery, także... Tak samo Firuzja, tak? Teraz arcymistrz tak, francuski tak, tak. już. Nawet na turnieju kandydatów grał bulety tak, o piątej. W, w czasie, co tak. tak. robisz w wolnym, w wolnym czasie? czasie bulety. Oczywiście bulety, <laughs> oczywiście gram <w> szachy. Bulety, <laughs> czyli partie na minutę, to tak dla naszych wszystkich widzów i kibiców, Tak. tak. Także to, to, to właśnie to chyba jest ta różnica że i, i te, te, nie wiem, ta zaciętość taka, tak? I, 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 I ta rywalizacja. Na przykład też mi się wydaje, że mężczyźni bardziej, bardziej rywalizują. Wśród tak, kobiet, kobiet... brakuje trochę tej brakuje rywalizacji. takiej rywalizacji. Tak. Jest taka zdrowa rywalizacja, jednak my tak nie gramy na śmierć i na życie. Zależy kiedy. Zależy kiedy. <laughs> Ale mężczyźni chyba jednak bardziej, tak? Chyba tak, bardziej Tak, potrafią... bardziej to u nich widać, tak. To tak. zawziętość jednak w trakcie Zawzię... partii. To nam się zdarza gdzieś tam pewnie odpuścić, tak? W którymś momencie. Myślę, że częściej się będzie zdarzało, że nie. mając e, na przykład wygraną pozycję, gdzieś się rozluźnimy. A na przykładzie takiego Griszczuka, no to jeżeli on ma wygraną pozycję, to będzie siedział wpatrzony w szachownicę, jakby świat poza nią nie istniał. E, więc. E, no brakuje nam tego. tego brakuje nam. Tak, i nie wiadomo, jak to zmienić. No. Okay. A jak wspominacie swoje, swoje dorastanie z szachami? To znaczy, ile trenowałyście? Bo wspominałyście o tym, że są e, młodzi juniorzy, którzy potrafią cały dzień spędzić, tak jak Firużia, czy, czy inni. No Jan Krzysztof Duda też był takim dzieckiem, który spędzał bardzo dużo czasu przy, przy szachach. Pytanie, ile wy spędzałyście czasu przy szachach jako, jako młode e, top juniorki? No jak zaczęłam? Zaczęło się oczywiście tak, jak to u dziecka, powiedzmy dość niewinnie. Były to jakieś 2-3 godzinki. Później jak miałam te myślę 9-10 lat, to to były już chyba 5-godzinne treningi. Też miałam właśnie trener, mi dał takie dwie ogromne książki, jedną z zadaniami, drugą z końcówkami. I ja siedziałam i rozwiązywałam, a, a mój ojciec miał rozwiązania na kartce przepisane i sprawdzał, czy dobrze je rozwiązuje. I tak naprawdę dopóki nie skończyłam ich rozwiązywać, to nie mogłam skończyć treningu, więc yy, czasami to trwało całe, całe dnie. Więc u mnie gdzieś tam właśnie na samym początku ten trening był naprawdę bardzo intensywny. Też właśnie przez to, że miałem starszego brata, który grał w szachy, to on mnie powiedzmy, że gdzieś zmuszał też do patrzenia debiutów, do robienia zadań, na do jakim trenowania. A twój brat grał w szachy? Mój brat doszedł do poziomu około 2000 i przestał okay. grać. Ale właśnie jak ja dorastałam, no to on właśnie był takim. E, taką osobą, która jednak e, gdzieś tam pilnowała, żebym trenowała i, i zabraniał mi odpuszczać. Mhm. E, no u mnie jednak po jakimś czasie pojawiła się też niechęć do szachów, więc ja jak miałam lat, myślę, że 15-16, to, to praktycznie przestałam trenować na długi czas. Okay. A kiedy wróciłaś, coś takiego się stało, że wróciłaś? E, wróciłam, jak miałam... Mm, Koło 20 lat? W okresie pandemii tak naprawdę wróciłam, wtedy zaczęłam trenować. Wcześniej miałam jakiś tam przebłysk, jak kończyłam wiek juniorski i chciałam po prostu wygrać wszystko, co się dało i, i skończyć karierę. A później, właśnie w okresie pandemii, stwierdziłam, że wrócę. No i u mnie to A, właśnie. dobra, spróbuję. Co tam? Stasz no mnie i wtedy na ten gest. u mnie właśnie się, pojawiła się taka miłość do szachów na nowo mhm. I, i zaczęłam trenować. No, tak naprawdę całymi dniami też wtedy właśnie e, to były treningi, myślę, że 6-8 godzinne plus jeszcze rzeczy tam około szachowe zawsze, których bym już nie nie nazwała treningiem, szczerze mówiąc, no bo to jakieś przeglądanie partii mm -hmm. czy jednak buletów nie wliczajmy do treningu. Także no, myślę, że tak od dwóch lat też trenuję bardzo okay. dużo. A jak u ciebie się Monika rozpoczęła? Twoja no, historia jest dłuższa? Dłuższa i zupełnie inna, kompletnie. Ja kocham szachy i ja zawsze uwielbiałam grać w szachy. Dla mnie po prostu sam fan jest granie, przebywanie z szachami, z szachistami. Bardzo lubię ludzi, bardzo lubię wyjeżdżać, zwiedzać nowe miejsca. Więc dla mnie szachy od samego początku, ja mm. zaczynałam dużo wcześniej. No. Wiekowa jest u nas duża różnica z więc za moich czasów wyjechać na turniej wtedy do na przykład Czechosłowacji, no to było coś. Od razu zaczęły się te wyjazdy i ja cały czas grałam. Dla mnie nie było treningu, ja w ogóle nie trenowałam. Mój tato starał się mnie tak troszeczkę naprowadzać, pokazywać mi tu obrona francuska jest, wiesz, tu jest sycylijska, tu jest angielska, może co, może tamto. Ja po prostu dla mnie nie miało znaczenia, co ja robię w pierwszym ruchu. Dla mnie po prostu sama gra, ja bardzo dużo grałam, dość szybko byłam dość dobra, no bo y, to praktykę, tak miałam, mhm. więc praktyka była najważniejsza. Pamiętam taką sytuację, gdy mistrzosa polskich 10 i tata mówi, nie, po każdej partii, musimy analizować partię. Ja mówię, tato, no, ale wygrałam, to po co analizować? No i on wpadł na taki pomysł, mówi, dobra, jak będziesz wygrywaj, to nie musisz analizować. No i wiecie, no, z, z dziewięciu partii zrobiłam <laughs> dziewięć punktów, tak? Także zero analizy, bardzo szczęśliwa, więc dla mnie taka kolejna, y, f, kolejny fajny turniej jakoś poszło. I tak jakoś to leciało, dopiero do momentu, gdzie związałam się z moim mężem, który y, przeszedł takie szkolenie bardzo profesjonalne, on bardzo dużo sam trenował. Z takim właśnie typem człowieka, który mniejszy talent, ale większa, większy talent do pracy miał i ma cały czas. Myślę, że twój mąż jednak jest przykładem tytanu pracy. Tytanu pracy, tak. No i tak. No, no zresztą to dzięki niemu w zasadzie zdobyłam tytuł mistrzyni Europy, bo on głównie mnie przygotowywał, on zawsze naprowadzał mnie na, na właśnie na to, co mam grać i tak dalej, ale właśnie to dzięki niemu poznałam to, jak się naprawdę pracuje z szachami, jak się trenuje i dopiero po 20 roku życia właśnie zaczęłam tak profesjonalnie trenować, profesjonalnie zajmować się szachami, bo wcześniej muszę przyznać, że pomimo tego, że już miałam jakieś sukcesy, dobrze mi szło, zawsze szachy traktowałam jako zabawę, dopiero później, znaczy wciąż traktuję to nie tylko jako zabawę, ale jako... Przyjemność, mam tą możliwość, którą nie wszyscy mają, że y, moim zawodem są szachy. Y, coś, co lubię, kocham robić, tak? Więc to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, ale no, potrzebny jest taki profesjonalny trening. Y, no i dzięki mojemu mężowi, ja także go teraz już mam. No i super. Dziękuję. Za chwilę was zapytam jeszcze o troszeczkę o ten temat podróż, a ja chciałem przypomnieć naszym widzom, że jest specjalna propozycja od Kanal+. Plus i słuchajcie, możecie z niej skorzystać. Pamiętajcie o tej ofercie, ponieważ. W niej możecie kliknąć, szczegóły są w linku i możecie oglądać tam nie tylko sport, ale też filmy, seriale czy koncerty. Szczegóły promocji znajdziecie w opisie do tego filmu. A ja wracam do naszego tematu, ponieważ ta, ta chęć yy, nawiązania, w sensie, żeby szachy kobiet były tak samo popularne jak szachy open, czyli w domyśle męskie najczęściej, no to oczywiście jest duży temat do zrobienia. I powiedzcie proszę, bo my tutaj też rozmawialiśmy niejednokrotnie o właśnie o finansach w szachach, ale głównie skupialiśmy się na męskich dotychczas. A jak to wygląda właśnie pod kątem waszej kariery? Czy to jest tak, że gra w szachy zaspokaja wasze potrzeby takie życiowe? Czy potrzebujecie też robić inne rzeczy, żeby właśnie, że tak powiem, kolokwialnie dorabiać, żeby móc z tego wyżyć? No bo to często o to ludzie pytają. Jak to wygląda, jeżeli chodzi? Ja aktualnie tylko gram się, skupiam na, mhm. na treningu i na grze i to mi wystarcza. Okay. No, ale też jednak, jeżeli jesteś, myślę, że poza 5, top 5 w kraju, to, to raczej nie ma co liczyć na, na jakieś świetne zarobki. Okej, okay, ale głównie zarabiacie na startach w turniejach, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, nie wiem. Uczycie kogoś w szachach? Jak to wygląda? Bo to ludzie często o, to, o takie rzeczy pytają, są ciekawe. nie, nie ja aktualnie nikogo nie uczę. Miałam moment, że, że faktycznie uczyłam też innych, mhm. ale, ale przestałam, bo jednak też skupiasz się na mniej ważnych rzeczach. Wtedy troszeczkę jest to powiedzmy strata czasu, mhm. bo poziom się gdzieś tam będzie obniżał. Mhm. Więc w momencie, w którym pojawiły się wyniki. Tak naprawdę, kiedy pojawił się medal mistrzostwa Europy w zeszłym roku, to ty się skupiłam już tylko i wyłącznie na, na swoim treningu i na startach w turniejach, też można powiedzieć, że nie mam czasu na to aktualnie, bo, bo gram co chwilę. Okej, okay. a jak u Ciebie, Moniko? U no, mnie okej, okay. ja jestem zadowolona z tego, co mam, z tego, co miałam, z tego, co dały mi szachy. Mhm. Także tutaj dodałabym do tego, że gramy w ligach, prawda? Oliwka też tak, gra tak, w tak. ligach, na przykład Bundesliga niemiecka, ja gram w drużynie i męskiej, i kobiecej. Różne ligi także zdarzało się nam grać, i grecka, turecka. E Kwiatka, francuska, myślę, że można wymieniać i wymieniać. Tak, tak. Tak, tak, bo to jest, że, bo to jest ważne y... dla naszych widzów, tylko dopowiem, bo tak, to powiem, że można w... grać w różnych ligach, w różnych. To nie jest mm -hmm. tak, jak na przykład nie wiem, w piłce nożnej, że możesz grać tylko w jednym klubie jednocześnie, tak. to można grać. Tak, nie, tutaj możemy, w każdym w kraju, i tak ciekawe. naprawdę też jeszcze w różnych krajach możemy grać i w ligach kobiecych, i w ligach męskich. męskich dokładnie, tak. Także wie... zobaczcie, możemy mieć tutaj kilkanaście różnych pensji, różnych źródeł <laughs> dochodu, także można na różne sposoby tutaj zarabiać. najczęściej właśnie się jeździ po prostu na weekend zagrać dwie partie. Dokładnie The... wszystkie weekendy, na przykład ja mam zajęte już tak, do tak. końca roku, ale także mamy naszą polską ligę, tak? Mm -hmm. Ekstraligę, ja gram w drużynie WASKO Katowice, także także też drużyna mnie wspiera, klub mnie wspiera, więc yy, myślę, że to wszystko da się zrobić, ale tak jak Tolika wspomniała, no, trzeba jednak być w tej top 5, tak? Czy, czy, czy ten ranking, no, wydaje mi się, tak dla kobiet 2400, 2450. Jest takim dobrym rankingiem, z którego można spokojnie wyżyć. Okej, okay, a powiedzcie mi właśnie, jeżeli chodzi o rankingi, bo to jest, to jest ciekawy ciekawe trop. Powiedzcie mi, czy jest duża różnica pomiędzy honorariami, które proponują organizatorzy, na przykład pomiędzy rankingiem 2400 kobiecem, a 2450 tam 2500? Czy to jest jakiś gigantyczny przeskok, czy to jest tam słabo odczuwalna różnica. Wiesz, może zacznę od tego, że u nas te honoraria za grane turnieje nie są jakieś takie, mówmy się, wielkie. Raczej jest to tak, że są nagrody w turniejach i wtedy musisz wygrać sobie tę nagrodę. Zdarzają się oczywiście honoraria, ale tak, myślę, że tutaj są różnice, a także yy, na przykład, jeżeli o mnie chodzi, mam tytuł arcymistrza męskiego, tak? tutaj pewnie był poruszany temat, jaka jest różnica nie, to to więc, jest arcymistrz. To chwilę jeszcze porozmawiać. Arcymistrz męski, ale właśnie jest różnica. I zauważyłam, że także patrząc na to, no, biorą mnie za jakichś turniejów, właśnie za to, że mam ten tytuł tego arcymistrza męskiego. I oczywiście za rankingi także. I, i, i myślę, że tak, tutaj jest, jest różnica, czy jakaś wielka, kolosalna, może nie, ale okay. jest. Okay, a najczęściej w turniejach, w których gracie, to na przykład za pierwsze miejsce jaka jest zwykła nagroda, jeżeli chodzi o. No bo wiem, na liga się płaci normalnie za partię. to jest osobny temat, a w turniejach, w których grywacie? Bo ja chcę tutaj, żeby nasi też widzowie mogli zrozumieć trochę szerzej to spektrum. No bo wiadomo, na przykład jak nie wiem, jak jest piłka nożna, to są dosyć jasno podane wynagrodzenia. W innych sportach też często są po prostu podane oficjalnie, ile zawodnicy zarabiają. A w szachach jest to trochę trudniejsze, no bo są co turniej to inna pola nagród. Jak to zwykle My wygląda właśnie... u was? To są bardzo różne pule nagród tak, tak. zawsze. E... Ale nie wiem, w widełkach jak to wygląda? Jak w tych, tych nie turniach, ma jak chyba, wiesz, taki Nawet no. ciężko widełki podać. Misza Sapolski wspaniałe Mischosta... ostatnie dwa lata. Mischosta Pierwsza nagroda Polski. 60 tysięcy złotych. Że też można wspomnieć tutaj kołówkę w Bydgoszczy, jaką mhm. mieliśmy, ponieważ to był... Wydaje mi się, że najsilniejsza, i najsiln tak, najsilniejsza w, w turniej. historii kołówka kobieca. I z największymi nagrodami. A tak, nagrody, to, no to tam możemy powiedzieć, że za pierwsze miejsce było 10 tysięcy euro. Mhm. Ale za ostatnie także była wysoka nagroda. co pamiętam, 20 tysiąc euro. Więc no tutaj tak. to, to był super. Więc to był też jeden z nielicznych turniejów, gdzie faktycznie za pierwsze i ostatnie miejsce były nagrody. Okay. I bardzo wysokie. To trzeba przyznać, że to były bardzo wysokie nagrody, bo zdarzają mm. się takie turnieje, gdzie nagrody nie są tak wysokie. Na przykład Mistrzostwa Polski już w te szachy były skawiczne, w Rapidzie w Blicu, no to już jest nagroda, nie wiem, z rzędu. Rżentu... To chyba było 3000 za pierwsze, tak? Czy 2000? Czy... Tak, 2000 za drugie 1000, ale potem już bardzo bardzo to maleje, więc jest bardzo zróżnicowane tutaj takie, jeżeli chodzi o te nagrody. jest. Myślę, że możemy dać widełki od nie wiem... 500 zł do 10 tysięcy euro. Okay, a, powiedzcie, a powiedzcie, proszę, bo z tego, co każesz, jeszcze jest podatek do zapłacenia od nagrotu. Jak to w tej chwili z tym podatkiem wygląda? 10%, że... powyżej 2000. tysięcy. Powyżej 2000, bo chyba kiedyś było powyżej 1000, prawda? Powyżej 760 <grym> chyba. Nie w niej przepraszam. Tak, przygotowana. Dobra przy... pamięć do losowych rzeczy, przy... słaba do wariantów. No, co tu dużo ma. Oj, nie mów, nie mów, aliwka, nie przesadzam. Przepisy podatkowe, tak, z pierwszej ręki. Super, dziękuję Wam bardzo. A powiedzcie mi jeszcze, proszę, pod kątem właśnie zrównywania szans, jeżeli chodzi, i zrównywania może bardziej dyscyplin, jeżeli chodzi o szachy, rywalizację wśród kobiet i wśród mężczyzn, jeżeli chodzi o kategorię Open, to co myślicie o pomysłach, w których, bodajże chyba Norway Chess, jeżeli się nie mylę, ale tak mi się wydaje, że Norway Chess robi turnieje z takimi samymi pulami nagród dla mężczyzn i dla kobiet. Uważacie, że to jest dobry kierunek pod kątem Bardzo rozwiązania? Dobry, bardzo dobry. Bardzo, dobry tak, tak, powinno iść w, w tym też, kierunku. Jeszcze u nas Mężczyznak Polski, też trzeba podkreślić, są takie podkreślić. Same, nagrody. Sołtaki, same nagrody, za co jesteśmy bardzo wdzięczne i bardzo szczęśliwe, że tak jest, no bo to jest bardzo dobre i na pewno dobre mm. dla szachów kobiecych i w tym kierunku na pewno należy także pójść, ale ja myślę, że no przede wszystkim należy zachęcać te młode dziewczynki, żebyśmy miały potem z czego wybierać, jak teraz w sumie mamy u nas, ale to wciąż jest jeszcze mało, myślę. Wciąż jest jeszcze za mało. Ja pamiętam na przykład pół Finały już do 10 roku życia, yy, gdzie zdarzało się, że chłopców przyjeżdżało 60 i awansowało tylko pięciu, a dziewczynek przyjeżdżało 6. Ja I, i I pięć. I awansowało. Albo, albo, albo wszystkie przyjechały w piątek. Tak, dokładnie. No, tak było w przypadku mojej córki starszej Weroniki, która właśnie grała w tych półfinałach, i ona awansowała leciutko, a mój synek, grając także w tych półfinałach z 60, no to tam nie wiem, na przykład był szósty, też niby dobre miejsce, ale już nie awansował. Bardzo ciężko było się przebić. No i tu chyba właśnie trzeba jakoś od najmłodszych lat y, zachęcać dzieci, młodzież, a przede wszystkim dziewczynki. Nie wiem jak ich zachęcić, bo teraz jest taki problem, że jest za dużo innych możliwości po prostu. Jest... Y do wyboru, no po prostu z półki możemy... A dzieci zawsze mają minimum pięć dodatkowych zajęć. Dokładnie, tak. I te szachy tak, karate, gdzieś są takie, i, takim szeregnikiem. zajęty pływanie. bardziej niż dorośli. Tak. No dokładnie, więc to jest problem, no. A tu, no może i te nagrody by, by ściągnęły, może tak właśnie jakoś, żeby... No ja myślę, że na przykład te wyjazdy szachowe, to też, też było takie właśnie fajne, bo to... Nie dość, że była możliwość wyjazdu, to była możliwość jeszcze. Możliwość integracji, z integracji innymi, spotkania tak. się z innymi Można ludźmi. Można spotkać tak naprawdę ludzi z całego świata i to jest wspaniałe. Tak. Okej, okay, a powiedzcie mi jeszcze, proszę, pod kątem, właśnie szachów kobiet: czy Waszym zdaniem Gamit Królowej się przyczyni, przyczyni czy, i czy się przyczyni jeszcze bardziej do. Do właśnie do popularności szachów wśród dziewczynek. Yy, znaczy myślę, się. że w ogóle się przyczynił, wiesz, yy. nie tylko jeżeli chodzi o dziewczynki, yy, ten serial spowodował, że naprawdę ludzie zaczęli się interesować szachami. Yy. Ludzie, którzy tam, yy, na przykład wśród moich znajomych, nieszachistów, po obejrzeniu tego serialu, nagle mówią, kurczę, no my wiemy, że ty tam grałaś grać w te szachy, ale tutaj teraz może faktycznie dzięki temu tam zapisali dzieci na swoje zajęcia i tak dalej. Więc y, tak, na pewno. Chociaż tutaj ten serial jest tak trochę przedstawiony, no umówmy się, y, no może z nie najlepszej perspektywy, jak y, mając młode dziecko, młodą dziewczynkę, córkę i ja teraz mam ją puścić na zajęcia szachowe, patrząc, co się będzie, czy może z nią dziać później. Więc no tak, y, może średnio trochę zachęcające to jest. Ale tak, na pewno ten serial spowodował, że no, kojarzy mi się to ze sprzedażem... Samą sprzedażą szachów, gdzie my także potrzebowaliśmy tam kompletów, I się okazało, że nagle po tym serialu wszyscy wykupili szachy, nie? Już w ogóle wiesz, ciężko było je ściągnąć, trzeba było na nie czekać, więc jakiś towar deficytowy się okazało. Więc zainteresowanie było wielkie, ale chyba nie tylko. I same szachy i też Samymi szachami liczba rejestracji kąt na czeskomia. O, tak, bo ludzie bo to zaczęli. Chyba 300% grywać. 100 tak, nagle wzrosło. Tak, tak, tak. No Jeszcze wielokrotnie na pewno. Widuje się, wiesz, na przykład ja ostatnio teraz leciałam w samolocie, wracałam i, i patrzę, jeden człowiek, drugi człowiek po prostu w komórce w wolnym czasie grają sobie w szachy. I to nie są szachiści. Bo, bo to ja są widzę. Hobbyści. Tak, to są ludzie po prostu, którzy no, grają dla siebie, więc to jest bardzo fajne, że, że to idzie właśnie w tym kierunku. Że jest jeśli teraz... chodzi o akurat o nasz kraj, no to Janek się bardzo przyczynił do tak. wzrostu popularności to szachów. Prawda. Więc jego sukcesy. Myślę, tak, jego sukcesy, tak. <grym> tak, jego sukcesy na pewno. Wspominałaś Moniko o Waszej rodzinie szachowej i właśnie chciałem zapytać właśnie o Waszą rodzinę, bo typowo jest szachowa. No nie wiem, bo... ile, mamy czasu, <grym> ile wiesz. mamy czasu, To właśnie jakbyś mogła troszeczkę przybliżyć naszym widzom, właśnie, jak się żyje w takiej szachowej rodzinie, bo to jest dosyć nietypowe, że, że nie dość, że Ty masz tytuł ArcyMisza, to jest to Twój mąż, Bartosz, ma tytuł ArcyMisza, który też tutaj w kanale sportowym bywa w różnych programach. No jeszcze Wasze dzieci gają w szachy, kurczę, cała rodzina jest szachowa. Jak tu się żyje? takie czy wy, nie wiem czy wy zawsze do śniadania do obiadu to do klasykacie w szachy tak dokładnie Jak? mamy szachy <grym> no, <da. grym> nie jeszcze w stronę moim kacie piotr Babrowski, którego pozdrawiam serdecznie z rybnika yy, który jest kandydatem na mistrza który nauczył mnie grać w szachy ma ranking około 2000 no teraz już mniej ale zawsze miał w okolicach 2000 więc także całkiem niezły zawodnik yy, tak my w domu mamy taki duży stół przy którym jemy na końcu stołu są szachy więc yy, Teraz już mniej, ale gdzieś zawsze było tak, że nawet w czasie posiłku, czy często u nas mamy, gościmy znajomych, przyjaciół szachistów, więc szachy są po prostu nieodzownym elementem naszego życia codziennego. Czy, czy my gramy w te szachy, czy my analizujemy tam szachową partię. Obok stoi komputer, na którym jak wchodzisz od razu masz strony szachowe, tak? Czy to jest, czy jest 24, czy to jest Lichess, czy, czy inne, czy tam w PZCzach, czy się ogląda właśnie linki do turniejów, więc całe nasze życie jest związane jest z szachami, ale to jest właśnie fajne, bo jednak no, czasami brakuje w małżeństwie czegoś, o czym rozmawiać, co robić, a my nie mamy takich zawsze problemów. <laughs> zawsze są te szachy, które naprawdę kochamy, a Nasze dzieci jakoś tak trochę przysiąkły na początku, jak były młodsze, tak? bo no, nauczyliśmy je grać w szachy. Widzieliśmy, że mają jakiś talent, szczególnie mój synek naprawdę był bardzo zacięty, był wielkim talentem i kombinacyjny talent. I, i, i właśnie to, że y, jak grał, no, zero stresu, bo nie płakał po przegranej partii, co Aha. zdarzało się moim córkom na przykład niestety. A, a, a Szymon miał takie, te, widać, że miał super predyspozycję, no ale wolał piłkę nożną, tak? Jak przyszło co do czego, no to pływanie, siatkówka yy, na jednym kole, nie wiem jak się nazywa, to było też jego ulubione zajęcie, więc zawsze zbierał coś innego. Ale fajne jest to, że dzieci grają w szachy na niezłym poziomie, około 1700 mhm. ranking. Więc swojego czasu, teraz już są starsze, ale jak były młodsze, zabieraliśmy je na turnieje szachowe, gdzie oczywiście grały także w turniejach szachowych z nami w wolnym czasie także graliśmy w te szachy, więc no, no szachy są z nami na co dzień były i myślę, że będą jeszcze długo. Okej, okay, a jak to wygląda? Jak na przykład wracasz z turnieju i, i twój mąż Bartosz oglądał partię i mówi i tam patrzę. nie, no to może było coś lepiej i analizujecie od razu partię, jak to działa? Czy to czasami tak, czasami my analizujemy. w czasie turnieju. No my analizujemy w czasie turnieju, oczywiście tak. <grym> tak, no. tak, oczywiście, jasne, zdaję sobie sprawę. Bo tutaj wspomnę o partii z mistrzynią polską Michaliną Rudzińską, którą mhm. rozegrałam w drugiej rundzie Mistrzostw Europy, jedna z moich niestety słabszych partii. Gdzie zagrałam C4, bardzo słaby ruch w debiucie i Bartosz przez cały turniej mi przypominał, że mam nie grać tak, jak grałam z Michaliną. Więc, <noise> więc no, zdarza się to, ale już potrafiamy to rozdzielać. Tak? Na początku może było trudniej, bo jednak ja nie jestem takiej typem osoby, że tylko się słucham tak? i robię to, co mi tam mówią, więc to tak nie, nie, nie działało na początku, ale później zrozumiałam, tak, że tak każdy z nas ma jakieś tam swoje, ale tutaj właśnie. Bartosz jest mądry w tym, co mówi, dobrze to robi, dobrze mu to wychodzi, więc no, mam jak z tego samego ja, Tak, jak, jak widać także po moim rankingu i po moich sukcesach, dzięki którym właśnie dzięki jemu je mam, tak, więc. Więc jakoś to tak dobrze wszystko działa, dobrze się składa. Ale tak zdarza się także, że w drugą stronę, jak Bartosz przyjeżdża z jakiegoś turnieju i pierwsze co to mówi, słuchaj, taką fajną końcówkę wygrałem, pokażę ci, tak? I ja tu robię kolację, a Bartosz w tym międzyczasie na pokazuje mi, tak? Że tutaj tak udało mu się wygrać, taki fajny ruch, takie, tego, no takie to wszystko jest płynne. Płynne. A powiedz mi jeszcze proszę, czy zdarza się tak, że czasami przez szachy się kłócicie? Wiesz co? Znaczy kłócimy. No, generalnie mało się kłócimy, ale no zdarzają się nam jakieś takie sprzeczki, czy raczej, że mamy inne zdania. Ruchy piąkiem F. O, na przykład tak. Co, co, mój czynę, mój to, mąż jest panem nierobienia w ogóle ruchu pionkiem F. Znaczy, czasami ma takie teorie. Ostatnia z jego teorii jest taka, że każdy ruch pionkiem F to jest błędem, nie? W jakiejś tam pozycji. Tego rok temu Monika zaczęła partię od F4. Tak, i miałam właśnie taką sytuację, żeby rozrobić trochę na złość. Mówię, zagram F4 w pierwszym i już mi nic nie będzie mógł powiedzieć, tak? No i tak, tak, tak. To była taka I nawet historia. Nawet blisko wygrane Tak, ale przegrałam z Aliną właśnie, we Wrocławiu. Ale tak, no, no są takie właśnie sytuacje, gdzie nie do końca się zgadzamy, ale z jakiegoś powodu zawsze on i tak ma rację. Okej, okay. a Oliwia, teraz pytanie do ciebie. Czym poza szachami się na co dzień zajmujesz? No bo szachy oczywiście to jest ważna część twojego życia, ale z tego, co nam ostatnio też opowiadasz jak byłaś poprzednim razem, to wiemy też, że studiujesz. Jak tam twoje studia? I Znienawidzone te... pytanie. <laughs> I opowiedz nam właśnie, co robisz w wolnym czasie poza szachami. Cóż, może zacznijmy od studiów, miejmy to już ze sobą. Ulubione <noise> studia... pytanie Oliwii, tak. Ulubione pytaż, pytanie, tak, widzę. tak, zdecydowanie. Co, no moje studia czekają, aż napiszę pracę w końcu i wtedy je skończę. Została mi już tylko ta nieszczęsna praca. Także mam nadzieję, że w tym roku już, już ją napiszę i studia, zamknę ten rozdział ze sobą. A jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, to szczerze mówiąc wszystko jest aktualnie podporządkowane szachom. W mhm. przyszłym roku jest Puchar Świata, który jest dla mnie aktualnie najważniejszy. Także no, można powiedzieć, że wszystko, co robię, jest związane właśnie z szachami. Jest no, podporządkowane pod to, żeby te wyniki gdzieś tam były, się pojawiły. Także praktycznie całymi dniami jest to trening. Oczywiście aktywność fizyczna do tego. Ale jednak czasami jak już... Jak już zmęczenie gdzieś uderza zbyt mocno, to, no to oczywiście próbuję się spotkać ze znajomymi, czy obejrzeć jakiś serial. Okej, okay. a jaki serial masz ulubiony ostatnio? Lub film? Lub coś, co Cię zaintrygowało? Co byś poleciła naszym widzom? Ostatnio, szczerze mówiąc, bardzo często wracam po prostu do odcinków przyjaciół, do oh. losowych odcinków przyjaciół, bo jest to właśnie taki typowy relaks, trochę odmudzzaczy. A jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, to bardzo lubię serial Suits. O, Suits, ja też jestem wielkim fanem Suits, więc pozdrawiam wszystkich fanów Suits. Um, a powiedzcie, proszę, jeszcze pod kątem właśnie waszych przygotowań, waszej ścieżki szachowej, no bo nie ma co ukrywać, jesteście profesjonalistkami, topowe nasze polskie zawodniczki i, i to jest wasz zawód granie w szachy. To powiedzcie mi, proszę, poza aspektem treningu szachowego, tam uczeniem się wariantów, debiutów, ćwiczeniem końcówek gry środkowej to wszystko jest jasne, ale nasi widzowie często też chcą wiedzieć jak w inny sposób się przygotowacie? Czy nie wiem, czy pracujecie, nie wiem, z psychologiem, z trenem mentalnym, z trenerem od przygotowania fizycznego. Jak to u was wygląda? Znaczy się, u nas, jeżeli chodzi o psychologa, to mieliśmy takie próby współpracy z Polskiego Związku Szałowego, tak, załatwione nam jakiegoś psychologa, Ale było to ciężkie do zorganizowania, bo jednak każdy psycholog no, nie jest szachistą. A tutaj jednak jest ten taki, no, no to jest bardzo chyba specyficzny sport, szachy i trzeba jednak być bardzo mocno w, żeby nad tym pracować i móc nam pomóc. Ja akurat nie potrzebuję czegoś takiego, nie mam takich problemów, decydująca partia czy coś. Znaczy, no zdarzają mi się oczywiście, ale no jednak tutaj też bym powiedziała, że mój mąż jest dla mnie dobrym psychologiem, mhm. dobrą podporą w takich sytuacjach. Inna forma współpracy? No nie wiem, myślę, że tutaj no, no, ja bym bardziej tutaj tak szachowo jednak brakuje u nas, myślę, takich właśnie dobrego takiego teoretycznego przygotowania, więc to był problem na przykład na Olimpiadę z wzięciem kolejnego trenera, więc fajnie by było, jakbyśmy mieli taką jeszcze, właśnie, pomoc trenerską dodatkowo, myślę, tutaj. Okej, okay, a przerwać, bo za, zadam to pytanie, bo to od razu widzowie też będą to pytać. Problem był z tym, że nie było ludzi, czy nie było na to po prostu budżetu, żeby wziąć kogoś? A wiesz, to nie wiem, może, znaczy, no, ludzie są, no bo są arcymistrzowie, ale okay. tu jest taki właśnie problem, żeby to jakoś pod nas podpasować. Okay. A czy budżet, nie wiem, no to by trzeba było zapisać, zapytać Polskiego Związku Szałowego, myślę, że są na to jakieś pieniądze, ale tak, takie dodatkowe formy, myślę, że to by była fajna rzecz, właśnie. Okay. Czy psycholog, czy jakieś dodatkowe takie... Nie wiem, no wiem, że na przykład z różnymi drużynami to jeździ i psycholog, i, I, masażysta, i, i masażysta, i lekarz. No, coś się, lekarz, to się, miedlęło, to się żeśmy rozmarzyły troszeczkę, tak. I tutaj to zaraz to ruchy kocie. Z e, najlepszymi drużynami, tak? Drużyny tak, to, 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 to i mają... Mają, mają. Czy kucharza nawet. Magnus Carsten jeździ ze swoim kucharzem swojego czasu więc to jakoś tam pewno tam jeszcze dodatkowo może pomagać. Znaczy się, ja generalnie nie narzekam, jest dobrze z tym, co mam, bo myślę, że jednak każdy z nas musi włożyć przede wszystkim sam siebie jak najwięcej. Tak? My okay. musimy sami tego chcieć, sami pracować i praca zrobiona przez siebie samego jest chyba największa, najwięcej daje. No bo to, że ja popracuję, że coś tam dostanę, jakieś tam, nie wiem, zadanie, że mam coś zrobić, ok. Ale wiesz, jeżeli ty sam się nie przygotowujesz, no to nic tak z tego nie będzie. Więc no tutaj chyba chodzi, głównie szachy są jednak taką pracą indywidualną, no bo to ty musisz się nauczyć tych wariantów, to ty musisz się zapamiętać, tak? Ty potem musisz grać, musisz wytrzymać te y, ciężkie godziny w czasie partii i tak dalej. Więc no, y, no tutaj chyba taka praca głównie jest indywidualna u nas. Mhm. A ty jak to widzisz, Olivia? No ja się tutaj zgadzam z Moniką, że przede wszystkim ta praca indywidualna jest tutaj najważniejsza. Ale ja osobiście też korzystam i z pomocy psychologa i z pomocy trenera personalnego, co uważam, że bardzo dużo mi daje i jedno i drugie tak naprawdę, bo jednak właśnie jesteśmy sami ze sobą przez większość naszego treningu. Nie jest tak, że mamy cały czas gdzieś trenera nad nami, który pilnuje co robimy, tylko właśnie. Samemu się naprawdę dużo robić. Trzeba gdzieś oglądać wszystkie partie, jakie zostają rozegrane, znajdować nowe jakieś trendy debiutowe, teorie i cały czas to rozwijać. To no, tak naprawdę niekończąca się praca. Także ja uważam, że mi akurat praca z psychologiem bardzo w tym pomaga. I też tak samo treningi personalne, bo jednak tutaj akurat jak czasami ktoś nad tobą stoi i i zabrania ci odpuszczać, no to bardzo się przydaje. Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo to, ten ciekawy wątek jest właśnie, bo wielu sportowców, w szczególności tych, którzy teraz się mocno rozwijają, właśnie podkreśla tą współpracę z psychologiem czy trenerem mentalnym, różnie, różne formy mhm. są. To powiedz mi, nad jakim obszarem? Bo rozumiem, nie, nie chcę ci tam wchodzić w szczegóły, bo to jest twoje m, prywatne, ale w jakich obszarach najbardziej taka współpraca ci pomaga? Bo o to też często widzowie pytają. E, szczerze mówiąc, Powiedziałabym, że ogólnie, ale myślę, że w trakcie turniejów z wytrzymaniem presji, wytrzymaniem właśnie tych ostatnich decydujących rund, mhm. to, to jest to, na czym gdzieś się najbardziej skupiałyśmy w tej pracy mhm. I, i co myślę, że zaprocentuje jeszcze gdzieś tam. Jasne, zanim przejdziemy do pytań od widzów, bo mamy kilka pytań zarówno z Twittera, bo zawsze na moim Twitterze m Kanarkiewicz możecie pod postami wrzucać pytania, ja je chętnie zadam naszym. Tutaj zawodniczkom, i też możecie zadawać pytania na YouTubie, więc śmiało piszcie. Zanim do nich przejdę, to jeszcze mam jedno do Was pytanie, do ciebie Oliwio i Moniko. Jakie macie dalsze plany turniejowe i pozaturniowe na najbliższe miesiące? Chodzi mi zarówno do końca roku, ale też początek przyszłego roku. Jak to. Jak, no tu jutro y, obie jedziemy na Memoriał Radzikowskiej do Wrocławia. Mhm. Y, ja później pod koniec listopada jeszcze zagram Tata Steel Rapid Blitz w Kalkucie w Indiach. Mm -hmm. Też prestiżowy jeden z turnie. bardzo prestiżowych, też jeden z tych turniejów, który, gdzie organizatorzy postanowili po raz pierwszy też zorganizować turniej kobiecy. Mm -hmm. I właśnie tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zrównali nagrody razem z turniejem męskim. Więc to jest akurat bardzo fajna inicjatywa ze strony hinduskiej federacji. A później zobaczymy, szczerze mówiąc. Możliwe, że Mistrzostwa Europy w Szybkie Blice w Katowicach. Możliwe, że Mistrzostwa Świata jeszcze pod koniec roku, chociaż jeszcze nie ma ogłoszonego miejsca. Termin raczej jest znany, ale miejsce jeszcze nie. A na przyszły rok, no to tak jak wcześniej wspomniałam, wszystko pod Puchar Świata. O, podpuchar Świata, dobra. A wspominałaś o Mistrzostwach Europy, chodzi ci o szachy szybkie, błyskawiczne w Katowicach. Tak, szybkie, błyskawiczne to w chyba Katowicach. chyba w Spodku z tego, co co. co chyba, tak. chyba tak. Dobra, a u ciebie jak Monika? Tutaj, jak Oliwka wspomniała, także razem jedziemy już w piątek, zaczyna się Memoria Radzikowska we Wrocławiu, także fajny kobiecy turniej. Też organizatorzy starają się zorganizować jak najwięcej i nagród, i jak najwięcej przyciągnąć Kobiet, bo m, gramy mecz Polska Reszta Świata, czyli pięć najlepszych Polek, pięć zawodniczek z Reszty Świata, ale sobota, niedziela i piątek są turnieje towarzyszące kobiece Memoriała Polonii Litwińskiej, gdzie także grają tylko kobiety, więc ściągają jak najwięcej kobiet, żeby y, wzięły udział. A na początku jest jeszcze blisko otwarcia i to jest Dla wszystkich jest turniej chyba. open. Tak. Tak. No to też właśnie, żeby połączyć, tak. no bo tak. właściwie mhm. przy okazji... Super. Tak, a później mam Bundesligę kobiecą, później mam Bundesligę męską, w międzyczasie mam symultany w Gdyni, mam także, tak bardzo mi miło, zaproszono mnie na turniej szachowy do Łodzi, gdzie tam jest pod moim patronatem zorganizowany, więc także tam na pewno przyjadę wręczyć nagrody. Później może jakaś symultana, Zbyszek Pakleza coś mnie zapraszał w kliwicach, jeszcze nie jest sprecyzowane. Bundesliga, kolejna męska, może mistrzostwa Europy w Katowicach, nie wiem dokładnie, myślałam o turnieju w Szardży W Emiratach Arabskich chyba jest będzie turniej. W Szardży? Kobiecy, tak. Ale turniej kobiecy w Szardży jest tylko do rankingu 2200 Ale w tym roku. Ale ma być chyba jeszcze teraz, właśnie nie wiem, no jeżeli coś tam z, będzie, z, jeszcze to nie jest chyba mhm. pewne, więc jeżeli coś się mhm. tak dynamicznie <laughs> zmieni, wiem, że są mistrzostwa Świata i um, Rapid i Blitz ale nie wiem, czy one, jeżeli byłyby w Emiratach, to może można by było zagrać, ale jeżeli będą gdzieś Coś, w Uzbekistanie... Słyszałam jakąś plotkę o Kazachstanie, Kazachstan, stat, no nie... To nie wiadomo, jak tam właśnie się Jezus. dostać, i to, żeby, żeby nie nawet. przegapić Wigilii, bo niestety te turnieje są organizowane tak w ostatnich jakby, dniach roku. Tak. 26, 30 grudnia. I czasami jest tak, że trzeba wylecieć 24, więc no to jest takie trochę tutaj średnio do przejścia. No początek roku to na pewno te Bundesligi muszę podokańczać wszystkie, bo, 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 bo gram. I tak, jakkolwiek wspomniała, Puchar Świata, także gramy razem. Nie wiadomo jeszcze, gdzie miała być Korea, ale chyba nie będzie Korea. Uzbekistan, albo nie wiem, też tam jeszcze chyba. No, szczerze mówiąc, nie wiem. Tak, no. zmieniają. Zmienia, zmieniają się. Zmienia. Zmienia się to dość dynamicznie, ale także Miszosa Polskie Kobiet, gdzie ten turniej zawsze dla mnie jest ważny. Dobrze by było tam dobrze zagrać, bo to wiele decyduje, a także dlatego, że tam mamy na tym turnieju wspaniałe nagrodę. Jasne, super. Dobrze, zanim przejdziemy do waszej ulubionej części, czyli do quizu, mam jeszcze do Was pytania od widzów z czatu. I pierwsze pytanie jest od Bartosza, który pyta Monikę, kto Twoim zdaniem zostanie kolejną polską zawodniczką z męskim tytułem arcymistrza i dlaczego będzie to Oliwia? <grywanie> Przepraszam, nie pomyślałam o Oliwii, pomyślałam o Alinie, ale że jako pierwsza. Myślę, że Oliwka będzie jako trzecia, czyli ja, Alina i. Mhm. Oliwka. Tak. To może w takiej kolejności. Znaczy, się no, życzę dziewczynom, żeby tego dokonały, jednak no, powiem szczerze, że dla mnie to było bardzo ciężkie do osiągnięcia, bo uzyskać na turnieju ranking ponad 2600, na ważnym turnieju, tak? Jeszcze z. Z zawodnikami, którzy mają ten tytuł i tam narodowości, bo wiadomo, trzeba spełnić tam. I aktualnie e... mamy dodatkowy wymóg, że jedna norma musi być z upn więc tak, jeszcze trudniej. Bo Paweł Teslaw chyba miał ten tytuł. Tak, problem. Paweł Teslaw tak, już, tak. Już, myślał, już się witał że z Roską, że ma tytuł artystyczny. ale okazuje cofka, się, że nie ma. Także cały czas się to się zmienia, więc te warunki, tak. tak jak widzimy, nawet dla Pawła Tesla, który jest świetnym zawodnikiem, już czołówka Ścisła Polski. No 2,550. Jeszcze, tak, jeszcze tak. ciężko mu ten tytuł. Yy, Zaklepać, tak bym tak. powiedziała, więc no, no te warunki spełnić nie jest łatwo, ale życzę tego dziewczynom i mam nadzieję, że nie wiem w jakiej dalekiej przyszłości. Alina chyba już jeden tytuł ma, z tego co Alina wiem. Alina ma jedną normę i jeden, ranking, ranking już tam ranking, 2 500, tak, tak, tak. Dwa tak, tak, 500 tak. przekroczony. Tak, dopiero w tym roku? Tak. Mi tak. się wydawało, że wcześniej. Ale dobra, I się nie blisko zawsze blisko. Zawsze była blisko za, 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 ta, ta, na 7, granicy. 8, ale myślę, że wiecie, ranking to pewnie jakaś formalność. Trudniej zrobić jest te normy. A Oliwka, nie wiem, ile masz norm na, na arcymistrza? Jeszcze żadnej. No, i to się ma zmienić. Dobrze, w przyszłym roku. No. A jeszcze no, tak z jakaś... tytułów, to jakbyście, a w szczególności myślę, że to jest do Moniki dobre pytanie, jakbyś mogła wytłumaczyć różnicę dla naszych widzów pomiędzy normą męską arcymistrza i arcymistrzyni, czyli tą damską, bo jest jednak różnica, jakbyś mogła ją przybliżyć naszym widzom, to... Znaczy, no, głównie ranking, tak, no bo trzeba mieć ten ranking uzyskany 2600, żeby zrobić normę arcymistrza męskiego, a tu... Kobiecych szachach trzeba mieć ranking? 2,400. 2400 więc to jest du dużo, dużo, dużo mniej. Yy... Też wystarczy grać z mistrzami międzynarodowymi, a tak, nie z arcymistrzami. A nie z arcymistrzami, więc no to, no, no, no generalnie jest to dość duża różnica. Okay. Tak, by zaskakujące też może być dla niektórych. Myślę, że tytuł mistrza międzynarodowego męskiego jest mhm. wyższy, wyższy niż wyższy tytuł arcymistrzyni. arcymistrzyni. Kobiecej. Super. Dobra, słuchajcie, bo widzę, że nas też troszeczkę czas goni, więc ja zbliżam od razu do quizu i będziemy kończyć. Nasza ulubiona Słuch część. Tak, ulubiona część. Słuchajcie, jest siedem pytań, więc na pewno któraś z was wygra ten quiz. się odpowie na jedno pytanie. Chciałeś. I słuchajcie, zasady są, zasady są proste. Pierwszych sześć pytań jest na zasadzie, kto się zgłosi, ten odpowiada. Jeżeli jest odpowiedź błędna, to może druga osoba odpowiedzieć. Ja nie, bo ja nie podaję, tak? to takie stresy z rana, także, no wiesz co? Spokojnie, <gry> spokojnie można, można przejąć pytanie. Natomiast w ostatnim <gry> będzie licytacja, kto wymieni więcej, ale to jeszcze wyjaśnię przed ostatnim, przed ostatnim pytaniem. Dobra, możemy zaczynać? Można Oczywiście, my nie, my wymy, nie tak. się zaczynać. <gry> Okej, okay, pierwsze pytanie jest na rozgrzewkę, jest banalne. Która zawodniczka miała najwyższy historyczny ranking FIDE w szachach klasycznych? No Judith, Judith Polgar. Ale to trzeba się zgłosić. No to, to mamy się... po jednym punkcie, ale tak, idziemy tak, dalej. po jednym, tak, nie będzie tak. Dobrze. No dobra, tak. Mogłyśmy mieć jakieś plakietki tutaj, tak, żeby się zgłaszać. Tak, 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 wiesz. Tak, Co? Są plakietki. Co? O, Możecie... Myślałam, że taki przycisk, wiesz, jak taki, to w, tak, że... jak w, w... O, tak. Możemy sobie wziąć. Macie plakietkę, macie plakietkę, dobra. E, dobra, to teraz drugie i teraz wchodzimy na trochę bardziej zaawansowane pytanka i zgłaszamy się, tak? Dobrze. Która zawodniczka ma aktualnie najwyższy ranking w fida w szachach klasycznych? To y, Hui Fan. Tak jest. Chociaż Hui Fan też y, można zaliczyć już do nieaktywnych Aktywna, z grała w lipcu ligę Chińską, sprawdzałem. A, faktycznie, przepraszam. Widzisz, Sprawdziłem. Nie? <głos> <głos> nie ma tak łatwo. Sprawdziłem. <noise> <noise> E, dobra, trzecie pytanie. Uwaga, uwaga. Która zawodniczka uzyskała najwyższy ranking performance na Olimpiadzie 2022? Oliwia. Ja. Dobrze, dobrze, Monika. <głosy> <głosy> tak, to była Oliwia Kroba. Dokładnie, tak. Więc nie odpowiedziałaś na swoje pytanie. Niestety. No. Dobrze. Udało się. Dobra, jedziemy, jedziemy. pytanie numer cztery. Która zawodniczka z Polek miała najwyższy ranking performance w Batumi 2018? Klaudia Kulon. No Kto pierwszy odpowiedział? Że Monika, się... Monika, pierwsza Monika. była. Ale to jest błędna odpowiedź, więc teraz możesz odpowiadać. A, już wiem. Karina Cywko w takim Nie, Mariola woźnia. Nie, so... wośnia, nie oczywiście, że Monika Soćko miała najwyższy ranking performance. <laughs> 2,467. Jak zaskoczyć. Aha, <laughs> bo performance. A ja skończyłam, Rankings że. ranking. ranking bo Mariola miała 100%. I ja miała? Ranking, ranking performance. Przecież no, dlaczego nie miałam żadnego medalu? 2,467. A my I don't mówimy know. w ogóle o, o bagu. Batumi, nie o Batumi. 24, a, a, ja Baku! Te olimpiady ja pomyliłeś. <gry> 24, a, 60. ja wiem, że ja też. Y, usłyszałam Batumi, ale tak, załatwiłam Baku. Baku, no, 18 no, baku się my, dobra. Dobrze, jedziemy piąte. Tutaj nikt, nikt nie dostaje punktu. E, piąte. Ile polska drużyna kobiet zdobyła łącznie w historii medali podczas Olimpiad szachowych? Z Indywidualnymi też? Nie, Tylko drużynowe. No to dwa. Trzy, przepraszam. O Jezu, Olivia przecież jeszcze. To <laughs> no. myślę, że Monika mi podpowiedziała trzy. Tak. Zapomniałam o naszym, nie? Bo mówię: Malta, Słowenia, a przecież tak. jeszcze Baku, nie? Dokładnie okay. to były brązowe w Labaleście, jest... czyli Malta 1980, 2002 w Bled w składzie z Moniką i 2016 w Baku. ostatnie pytanie. Która zawodniczka ma najwięcej złotych medali mistrzostw polskich kobiet w szachach klasycznych? Monika. Nie. historycznie. Nie? No, Monika, masz odpowiadać. Krystyna Hołoradzikowska. Faktycznie 9, Tak. Oj, tak dziewięć, dziewięć, ja zaraz za nią Monika i Iveta Iweta Majl. Iweta po osiem, Rajlich, po tak, Bardzo dobrze, Monika dobrze odpowiedziała. No dobra, i słuchajcie, jest piękna spec, bo jest... Czekajcie, dobrze liczę? 3-3 jest. Dobra, to, to remis. Proponuję Remis Alitka. Ostatnie pytanie. <gry> Walczymy na śmierć życie. Tak. Dobra, bądźmy tak. Tak, ostatnie Pokażę. pytanie. I teraz kto, kto da więcej? To znaczy, pytanie jest. Zaraz przeczytam pytanie i to chodzi o to, że macie powiedzieć, która z Was więcej jest w stanie wymienić nazwisk. Wymień top 10 aktualnego rankingu światowego FIDE w szachach klasycznych kobiet? 10. Jesteś w stanie wymienić 10 na 10? Mam nadzieję. No to, no dobra, no to, licytacji nie, to się nie licytacji nie ma, no i Olivia możesz wymieniać, top 10, Śmiało. Dobra, e, to tak, Hujfan. Jest. Aleksandra Geriaczkina. Tak. Kateryna Lagno. Nieaktywne. Jest. Oczywiście, no, myślę, że nieaktywne. jest. E, siostry muzyczu Anna i Maria. No. Mamy 5. Dobrze. Nana Zegnidze. Dobrze. Lejtingie. Nie, przepraszam. Tak, dobrze, tak. dobrze. Dobrze. E, dobra, mamy siedem. Jeszcze Trzy. Eee, ho, 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 ho. No bo na bogato 10, to jeszcze to już nie hmm, pamiętam takiej stacji, To teraz razu brał 10 na siebie. Myślałam, że będzie prostsze. Chwila, brakuje mi nagle nazwisk. Koneru eee, Hampi. Dobrze, 8 jeszcze dwa. Mm, Sekunda. Ja już się mam zastanawiać. A, Juven, Dobrze, Oczywiście. i ostatnie. I ostatnie. Wow, okej. Okay, to, a to akurat wydaje się do, do, do zrobienia to ostatnie. Akurat jak ma się pustkę w głowie nagle, to się robi trudniej. No z takich topowych szachistek to jeszcze tylko jedna nie wymieniłaś. No wiem, właśnie. <laughs> no, ale taka dosyć o, oczywista, no bo przez dłuższy czas na topie. No właśnie. Koło ratunkowe. Eee. Telefon do przyjaciela. <śmiech> Chwila. <śmiech> ale mam pustkę w głowie straszną. Monika, telefon do przyjaciela. <laughs> nie, wiesz, co, ja też tak myślę i dużo mam Na propozycji. Ale mam Rosjanka, tak, czy nie? Może jakaś podpowiedź? Mogę dać, podpowiedź, czy nie. Tak. Dobrze mówisz. No właśnie. Dlaczego mi brakuje nazwiska? No ja bym powiedziała, mam strzał. No? Szuwalowa, nie wiem. Nie, nie, nie Szuwalowa jest nope. poniżej 2,500 aktualnie. Dwa? Tak. O, no to ta przecież, Gunina może. Nie, Walia Bezparwa? też jest niżej. Też niżej. No właśnie... W... No jest jedna, mo chcesz kolejną podpowiedź mogę dać? Kolejną tak, podpowiedź? tak. Mistrzyni mhm. Świata w jednym z trzech formatów aktualnie. Kostaniuk jest Dobrze. w top 10 tak, teraz? Kostaniuk. Myślałam, że Kostaniuk spadła na 2480. One, one się nie. jakoś zamieniły tak. Dobrze, bardzo I tym pięknym sposobem z, z, zrobimy remis ze wskazaniem na Oliwę, bo <laughs> Oliwia jest mała. Nie, no, zagrała, z, ma, ma, ma tutaj no. z nie, ale, ale, ale jest, z małym wskazaniem, także gratulacje. Um, jak się Wam podobał quiz? <laughs> Mniej straszny niż się spodziewałam. <gry> no ale pytanka były takie, właśnie, żeby też przybliżyć naszym widzom tematykę szachów kobiet, bo myślę, że kilka ciekawostek było. Myślę, nie, no ciekawe wywagi. było pytanie o Olimpiadę w Batumie 2018. Czy gdzie my obie sobie sobie Olimpiadę, o Olimpiadę, o Olimpiadę Baku. W nie, dlaczego tak. no, może dlatego, że tak dobre wspomnienia są z nami. Tak, Batum. że ta medal, a Batumie niestety no, taka Olimpiada nie, 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 nie za bardzo. Taka przejściowa powiedzmy. <gry> udana dla nas, tak. Tak jest, słuchajcie, czas nam się właśnie kończy, więc bardzo Wam dziękuję za dziś. Cieszę się, że się mogliśmy spotkać i porozmawiać o szachach kobiet. Dziękujemy to jest też również. dla mnie ważny temat, bo wierzę w to, że jeżeli będzie więcej grał dziewczynek, a później kobiet, oczywiście no, wraz z wiekiem, no to będzie mniej po prostu jeszcze bardziej. Różnorodną, bogatą rywalizację ogólnie w Szachach. Myślę, że to by było fajne dla naszej dyscypliny. Cieszę się, że przyszłyście i myślę, że na koniec możecie jeszcze pokazać do kamery medale, bo macie je też ze sobą. Oczywiście. Monika ma za tytuł Mistrzyni Europy, więc przytrzymaj proszę chwilkę, a też realizator przybliży go za chwilę z kamerą. Ten medal. I za chwilę też, o, jest. Za pierwsze miejsce Mistrzyni Europy Monika Soćko z tego roku w Pradze. Super, mamy to. I teraz jeszcze poprosimy zbliżenie na medal. Z Olimpiady Szachowej z najlepszym wynikiem rating performance. Do drugiej kamery, proszę, pokaż oliwka. Tutaj, o, zaraz będzie. Złoty medal z Olimpiady Szachowej, właśnie tak wygląda. Zobaczcie sobie, jaki bardzo ładny jest ten medal. No i gratulacje, bo też no, fantastyczny rezultat. Zarówno Monika z tytułem Mistrzyni Europy, a Oliwia zdobyła medal na Olimpiadzie Dziękuję. Szachowej za indywidualny wynik świetna, świetna rzecz. Także gratulacje. No i na koniec, jeżeli macie ochotę kogoś pozdrawić, to to jest wasz czas. Dziękujemy przede wszystkim. Ja pozdrowię tak chyba już klasycznie rodzinę i wszystkich przyjaciół, znajomych, którzy oglądają, bo wiem, że niektórzy nie robią w pracy tego, co powinni aktualnie, także pozdrawiam wszystkich i wracajcie do pracy. Monika? Także pozdrawiam całą moją rodzinkę i widzów programu i dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo, a ja Was zachęcam do tego, żebyście zostawiali komentarze pod tym filmem, co możemy zrobić jeszcze lepiej. Dziś był wyjątkowy odcinek o szachach kobiet i chciałbym, żeby było coraz więcej właśnie odcinków, w których też zahaczamy się przynajmniej o temat szachów kobiet, bo ja uważam, że on jest ważne, no i fajnie by było, żeby jak najwięcej, najpierw dziewczynek, juniorek, a potem kobiet grało w szachy. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo, szach i Mat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MPGO.